do pierwszych czytań. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego doprowadzenia ścieków na terenie gminy miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia i odprowadzenia ścieków na terenie gminy miejskiej Kraków okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Przepraszam za przygłos. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1015, referuje pan dyrektor Ryszard Langer. To prezes, dobrze, prezes. Chciałbym państwa poinformować, że Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała druk. Zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego wprowadzania ścieków. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego wprowadzenia ścieków na terenie gminy miejskiej Kraków. Pan Przewodniczący okres wymienił od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Ja postaram się krótko. Proszę Państwa, podstawowym zadaniem realizowanym przez Wodokrąg Krakowski jest to, co mówił Pan Przewodniczący. Będzie krótko. No, będę musiał czytać, bo mi się coś zepsuło. Znaczy, jeżeli pozwolicie, to chcę powiedzieć, że infrastruktura techniczna wodociągów krakowskich w postaci czterech zakładów uzdatniania wody, dwóch centralnych oczyszczalni, sześć lokalnych i pozostałą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w sposób wystarczający zapewnia wykonanie tych czynności. Szanowni Państwo, również bezpieczeństwo zabezpieczenia wody i odbioru ścieków jest wystarczające. Mamy zdolność produkcyjną około 300 tysięcy metrów sześciennych na dobę, przy czym przeciętnie produkuje się w granicach, wpłaca się do sieci w granicach 150-160 tysięcy. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to ponad 400 tysięcy. Również informuję, że w sposób prawidłowy pracuje stacja termiczna utylizacji osadów, gdzie mamy zdolność do utylizacji 220 ton osadów na dobę. Szanowni Państwo, na podstawie umów cywilnoprawnych sprzedajemy wodę do 12 gmin, a odbieramy ścieki z 6 gmin sąsiednich. Jeżeli można, to pieniądze z taryfy głównie zostaną przekierowane na utrzymanie firmy, ale również na procesy inwestycyjne. I tak, Szanowni Państwo, w roku 2013 przewidujemy, że na poprawę efektywności pracy strategicznych odcinków sieci damy ponad 30 milionów. Lokalne inicjatywy inwestycyjne są tutaj zapisane na poziomie 26 milionów 703 i kryją wszystkie zadania, które były w planie na ten okres przewidziane. Rozwój magistral przesyłowych 17 milionów, rozwój strategicznych kolektorów przesyłowych 14 milionów, spełnienie wymagań dyrektywy ściekowej ponad 12 milionów i zapewnienie jakości zgodnie z dyrektywą wodną niecałe 5 milionów, łączne nakłady inwestycyjne to 106 milionów 332 tysiące złotych. Powiem tylko dla porównania, że w roku 2012 na lokalne inicjatywy zaangażowaliśmy środki na poziomie 29 milionów. Natomiast w roku 2014, w roku następnym, ponad 22 miliony złotych. Szanowni Państwo, struktura finansowania tych nakładów inwestycyjnych w ramach tego planu są tylko zapisane środki unijne, które zeszły. Jeżeli one są w trakcie postępowania, nie ma ich tutaj zapisanych. I w ramach tej struktury finansowania tych nakładów inwestycyjnych 93% to są środki własne NPWiK, 6% to kredyty i reszta rozliczonej dotacji to z Funduszu Spójności, Szanowni Państwo, to 1% do tych nakładów ogółem wcześniej o nich mówiłem.
również chcę powiedzieć, że stan wydatków na remonty ogółem w latach, to pokażę, przedstawia się następująco. 2010 ponad 38 milionów, 2011 48 milionów, 2012 57 milionów, 2013 przewidujemy dalszy wzrost 59 milionów. Chodzi o odtwarzanie majątku, aby jego stan był nienaganny, czyli krótko mówiąc, wyczyliśmy z pola bardzo dużych wydatków inwestycyjnych związanych z naszymi bardzo dużymi projektami. Możemy również bardzo, że tak powiem, zwrócić dużą uwagę na sprawy remontowe, co ma ogromne znaczenie dla przyszłości wodociągu. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że w ramach aplikacji dla tej reszty Funduszu Spójności, tej projekcji, która w tej chwili obowiązuje, my złożyliśmy taki projekt obejmujący modernizację i rozbudowę części mechanicznej i fasadowej oczyszczalni ścieków Kujawy. To jest czwarta nitka, która została z 1999 roku, kiedy oczyszczalnia została oddana w pierwszych dwóch nitkach. I trzecią oddaliśmy w 2003. Po wybudowaniu kolektora wolnej terasy Wisły, kiedy z Krakowa centralnego ścieki możemy przerzucić na Kujawy, czyli Kujawy dostaną absolutnie większą przepustowość. Przygotowaliśmy wniosek, który również obejmuje w ramach tego postępowania budowę kanalizacji w ulicy Glogera, Owozowej i Wyciąskiej. Łączne koszty tego projektu 71 133 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 51,2%. Kwota dofinansowania 33 480 000. Jeżeli króciutko mogę, bo to duże zadanie, 18 czerwca było złożenie wniosku. 30 sierpnia dostaliśmy informację o pozytywnym zakończeniu oceny formalnej pierwszego stopnia. 12 października zostało do nas skierowany wniosek o wprowadzenie do złożonej dokumentacji koniecznych zmian. Zmiany zostały wykonane. 10 listopada 2012 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pokazało się ogłoszenie o przetargu na kontrakt dla tego projektu. Jak widzę, tam dużo pracy włożyliśmy, żeby te slajdy były, ale ich nie ma. Wydrukujemy i rozdamy radnym, Państwu szanownym, to co tutaj mówię. Najważniejsze zadania inwestycyjne na 2013 rok. Szanowni Państwo, w związku z koniecznością naszego umartwienia stacji zlewnej na ulicy Podmokłej, napór budowlany, plus centrum, nie lękajcie się, mały wybór, więc nie ma co kusić losu. Podjęliśmy decyzję o rozbudowie centralnego punktu zwierczego oraz jego hermetyzacji na oczyszczalni na Głaszowie. Będzie tam punkt centralny, więc to jest niecałe 10 milionów złotych. Rozpoczęcie zadań na Kujawach to 10 milionów, o tych Kujawach mówiłem. Szanowni Państwo, o zadaniach związanych z finansowaniem RI też mówiłem, że to 29 milionów, łączna długość ponad 15 kilometrów. I mamy jeszcze magistralę Rakowicka-Baszkowa, tam jest konieczne takie zdjęcie 250 metrów. Oraz modernizacja zbiorników Górka Narodowa Zachód. Chodzi o wyrównanie w tamtym obszarze ciśnienia niecałe 5 milionów złotych. Na zakładzie zatrzymania wody Rawa, Szanowni Państwo, przewidujemy modernizację systemu dezynfekcji wody pitnej. No tak, to jeszcze potem nie działa. Za niecałe 8 milionów złotych chodzi o zastosowanie ramp UV i wyeliminowanie chloru gazowego jako gazu niebezpiecznego, zastąpienie go innym systemem, który jest bezpieczny. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to króciutko sieć kanalizacyjna w oblicze 99.1 wielkości przyrostu w poszczególnych latach zostały zadane i przejdę do podstawy prawnej taryfy. Ogólnie są znane ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i doprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie ministra budownictwa.
Struktura taryfy też wszystkim znana, tym niemniej cenę za metr sześcienny dostarczonej wody, cenę za metr sześcienny odebranych ścieków i pozostałe opłaty wynikające z opłaty abonamentowej i przyłączeniowej. Szanowni Państwo, w porównaniu taryfy wydrożonowej na lata 2012-2013 netto w ostatniej wersji jest sporządzany wniosek taryfowy i za 1 metr sześcienny dostarczonej wody w roku 2012 było 3,18 zł, proponujemy 3,33 zł. Różnica jest 15 groszy, dynamika w roku 2012 do 2013 104,7%. Cena za 1 metr sześcienny odebranych ścieków w roku 2012 jest było 4,72 zł, na rok 2013 proponujemy 5,3 zł. Różnica 31 groszy, dynamika 106,6%. Razem za rok 2012 podaj ścieki 7,90, 2013 8,36, różnica 46 groszy, dynamika 105,8%. W porównaniu wersji brutto, bo klient tak płaci, więc powiem dla roku 2013 jest to 3,60 zł, różnica 17 groszy, dynamika 4,104,95%. Za odebrane ścieki 5,43, wzrost o 33 grosze, dynamika 106,5%. Razem dla roku 2013 to jest 9,03 zł, różnica o 50 groszy, dynamika 105,86%. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o porównanie na lata 2012-2013 na stawki opłaty abonamentowej, mamy tutaj dla miesięcznego rozliczania było 4,61, będzie 5,50, ta różnica i pozostałe kwoty, czyli jak mamy dla kwartalnego rozliczenia to jest 5,50, wynikająca z ryczałtu to jest 2,60, stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do naszych urządzeń 0,03 zł jest bez zmian i stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego będzie wynosiła 210 zł i stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego 199 zł. Te wartości zostały dostosowane do orzeczeń Urzędu Ochrony Konkurencji, który niejako w sposób zabity zmienił elementy, które tam muszą być, a nie mogą być w innym miejscu. Taryfa za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla większych grupy odbiorców w największych miastach w Polsce bez uwzględnienia opłat abonamentowych w wersji netto, przy czym Kraków jest pokazany z wersją nowej ceny na rok 2013. Proszę zauważyć, że mamy Łódź, tutaj słowo komentarza, Łódź posiada w ramach wodociągu dwie spółki, spółkę infrastrukturalną i spółkę, która realizuje usługi WOTKAN. Jest tam kwestia amortyzacji, jest ona, że tak powiem, no inaczej naliczana, tak to nazwę, więc do porównania możemy użyć Lublin, Wrocław, Kraków i to wygląda, że nasza nowa cena lokuje nas w tak zwanych niższych stanach. Katowice na dzień dzisiejszy 11,23 zł, pozostałe ceny dzisiaj Państwo no, odbiegają od ceny krakowskiej z wyżu. Średnie miesięczne wydatki na 3-osobowe gospodarstwa domowe w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków brutto w największych miastach z uwzględnieniem wszystkich opłat abonamentowych, ponieważ stawka za wodę jest mieląca, te opłaty w tych miastach są różne i proszę zauważyć, tutaj już bardzo wyraźnie widać, że ta opłata stała w Łodzi też jest znacząca, natomiast w dolnej strefie mamy porównywalne miasta Kraków, Wrocław i Lublin, no może jeszcze trochę Poznań, potem mamy już te stany średnie, Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk, a potem mamy stany wysokie, Katowice i Warszawa. Szanowni Państwo, to jest wykres, który pokazuje
projekcję taryfową z planu wieloletniego. Chcę powiedzieć, która była prezentowana przy uchwalaniu tego planu. 903 w planie, 903 jest. Sprawa jest, że tak powiem, zgodnie z naszymi założeniami. Pokazuję również nieśmiało, że najwyższa cena Katowic 11,08. Jeżeli zastanowimy się nad następnym wykresem, to proszę zauważyć, że w naszej projekcji na lata przyszłe my mamy stan, w ramach którego cena Katowic na rok 2012, od tamtego roku 2011, 12 zł i 13 groszy. My nawet w roku 2020, jak pójdzie dobrze, jej nie osiągniemy, czyli nasza cena branżowa naprawdę jest dobra. Wysoka Rado, uprzejmie proszę o przyjęcie tego wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś panem panu radnym chciałby zabrać? Pan Mirosław Bilacki, bardzo proszę. Kilka uwag do tego wystąpienia. Pierwsza rzecz, noworocznie o tej porze mamy do czynienia z projektem uchwały dotyczącej opłat za odprowadzanie ścieków i odprowadzanie wody. Zgodnie z przepisami, jeśli Rada Sekretowa nie podejmie takiej uchwały, to po dostawki proponowane wszystko na pozycję. Przy okazji zmiany kadencji, tam dochodziło do pewnych perturbacji, bo to chyba taki przypadek, że te opłaty generalnie te podwyżki wchodziły decyzją pana prezesa czy prezydenta. I to jest generalna taka uwaga, bo ja osobiście uważam, że jeśli mają być podwyżki, a Rada jest w pewnym sensie z własną wolnią, bo tak czy inaczej podwyżki na wodę i ścieki wejdą, to wolałbym w informacjach, czy promocyjnych, czy każdy inny wydał informację, że weszło to decyzją prezydenta czy prezesa, nie uchwało X Rady Miasta Krakowa z dnia. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, pan prezes dosyć szeroko mówił o roku 2013, planach inwestycyjnych. Ja mam pytanie takie, bo w zeszłym roku czy dwa lata temu spotkaliśmy się z taką sytuacją, że z mieszkańcem Krakowa wygrał sprawę przed sądem Centrum Wilka dotyczącą zwrotu kosztów na budowę przyłącza czy sieci. I takich przypadków w Krakowie jest bardzo wiele. No, wszyscy mieszkańcy takie sprawy zakładają, natomiast potencjalnie potencjalnie jest to dosyć duże zagrożenie, bo wszyscy chcieli w ten sposób postąpić, jak ten mieszkaniec, który wybrał tę sprawę finansową, są to bardzo duże kwoty. I pytanie do pana prezesa w tym kontekście. Jakie środki są przygotowane na 2013 w tym zakresie, ewentualnie zwrot z procentami tych opłat za poniesionych przez mieszkańców za budowę sieci? Jak jest to w tej chwili w tym roku, jak to wygląda, jakie to są kwoty, jakie to są przymiarki na rok przyszły, tak jak powiedziałem. Pan prezes mówił dosyć szeroko, więc moje pytanie też jest szersze, nie tylko dotyczy tych opłat. I jeszcze jedna uwaga, to jest w prezentacji założyłem, że będzie w slajdzie 19, gdzie była informacja dotycząca cen za wodę z dostarczaniem wody w cenie światło, to by dojrzeć kwoty średnio tam 5%, 105%. Przy czym jedna uwaga, że te ceny były podawane netto. No były takim drobnym drukiem budowy z plus VAT. Natomiast już późniejsze slajdy były brutto, więc ja zakładam, że to jest albo jakaś manipulacja, albo jakiś celowy zabieg. Dlatego proszę o objaśnienie tej sytuacji, bo wtedy okaże się, że te 4 czy 5% zwyżki jest trochę więcej, bo jest powiększone o VAT, prawda? Więc proszę o precyzyjne wyjaśnienie też tej sprawy, tego slajdu, który był podejrzany w stronie 19. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zjednoczona Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 33 ustęp 3. Proszę? Aha, odpowiedź. Bardzo proszę zadanie. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, proszę o odpowiedź. Przepraszam. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o
porównanie cen netto i cen brutto zostały obie użyte nie dla zakamuflowania sprawy, tylko ustawa wyraźnie precyzuje, że wniosek taryfowy przygotowuje się w ramach cen netto, natomiast różnice zostały pokazane w obu wersjach z przeliczeniem dynamiki wzrostu i wzrostu Więc myślę, że jeżeli tam były przywołane wartości w cenach netto i brutto, zaraz znajdę stronę 19, mam stronę 19, jest porównanie taryfy wieloczłonowej dla lat 2012-2013 netto. Zostanie. Więc proszę uprzejmie, jest to wyliczone i to jest we wniosku taryfowym. I następna sprawa. No tutaj, proszę pana, mamy wyraźnie pokazane, że w ramach ceny brutto VAT dla taryfy wodno-ściekowej jest 8%. I to jest matematyka wyliczone i pokazane, inaczej być nie umie. I to są ceny brutto. Jeżeli występują tam na drugim miejscu po przecinku różnice, to staram się zaokrąglać w sposób, jakby to powiedzieć, poprawny. Szanowni Państwo, co do samego sposobu podejmowania decyzji o zmianie cen wody i ścieków, to ustawodawca wyraźnie określił, jak się to dzieje, dał kompetencje Radzie Miasta. W ustawie jest wyraźnie napisane, że na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowego prezydent, burmistrz dokonuje sprawdzenia i podejmuje decyzję i kieruje właściwie wniosek do rady. Ten proces tutaj jest zawsze powtarzany i myślę, że bym bardzo ostrożnie podchodził do stanu, w ramach którego on w Polsce się przyjął i w mojej ocenie w dużych miastach zachowuje się całkiem poprawnie. Ja nie jestem politykiem, nie moją rolą jest tutaj podejmowanie dyskusji, jakby to mogło być inaczej. Ten stan tak wygląda, nie jest wykluczone, bo sytuacja w tej branży dzieje się dynamicznie. Pewnie za jakiś czas mogą nastąpić w tym zakresie zmiany, przy czym taryfę zaprojektować w dużym mieście, a w małej miejscowości to są dwie różne, mocno rozbiorowe inne rzeczy. Szanowni Państwo, wzrost kosztów na budowę przyłączy w ramach programu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych uchwała Rady Miasta wyraźnie precyzuje zarówno definicję przyłącza wodociągowego, jak i kanalizacyjnego. Wyraźnie pokazuje, kto za co płaci. W ramach te sieci rozdzielcze w tym systemie są realizowane. Tam również jest napisane, w jakiej wysokości są realizowane dopłaty dla przyłącza wodociągowego i dla przyłącza kanalizacyjnego. Przy czym w ramach postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji, które ma związek z definicją przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego, Szanowni Państwo, wygląda na to, że po decyzjach, albo inaczej pismach Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Infrastruktury należy się spodziewać, że zostanie uznana za błędną nowelizacja z 2001 roku, że definicja tych przyłączy jest nieostra i należy się moim zdaniem spodziewać stanu, w ramach którego sieć jednak prawdopodobnie zostanie tak jak do tej pory, czyli to jest przewód główny w pasie drogowym, natomiast zostanie zarachowane jako przyłączenie do sieci, a nie jako przyłącz, część, ta odnoga od sieci do granicy nieruchomości. Moim zdaniem to tak wygląda, jak się ogląda kwestie związane z grantami unijnymi, to one trochę w tym kierunku idą. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, to kwestie zwrotów za wykonane sieci
rozumiem, że one dotyczą tylko systemów w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Tutaj sytuacja jest prawnie wobec wodociągu bardzo oczywista. Mianowicie chciałem powiedzieć, iż wszystkie sieci wykonane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zostały zaaportowane do wodociągu. Myśmy za ten aport wydali akcję i jeżeli pojawią się roszczenia prawne, moim zdaniem będą raczej nieuprawnione, ponieważ lokalne inicjatywy inwestycyjne była to inicjatywa społeczna bardzo pożyteczna, która spowodowała wybudowanie tych sieci i krótko mówiąc, moim zdaniem to było zachowanie dobrowolne i to w ten sposób nie zadziała. A jeżeli były zwroty, to były za opłaty przyłączeniowe i to były, że tak powiem, sprawy historyczne. W 2002 roku wodociąg zawiesił pobór opłat przyłączeniowych, ponieważ, szanowni państwo, wtedy były wątpliwości Urzędu Wojewódzkiego, pana dyrektora Krapusty, czy aby to jest zgodne z prawem. My wyprowadziliśmy wniosek, że tak będzie lepiej, nie pobieraliśmy tych opłat, a to, co sąd rozpatrzył, bo taki był tryb rozpatrywania tych wniosków, zratyfikowaliśmy, sprawa jest moim zdaniem zakończona, niewiele rzeczy się dzieje, nic już. Już myśl, proszę, znaczy, jeżeli są, to one są resztkowe. To, cośmy mieli zapłacić, zapłaciliśmy. Inny nie. Szanowni państwo, ze spraw takich bardzo bazowych, ja jeszcze raz bym chciał podkreślić, proszę zauważyć, że ten proces kształtowania ceny, każda podwyżka no, budzi emocje, ale ten proces kształtowania ceny w branży ma się dobrze. Zachowujemy nakłady inwestycyjne na poziomie grubo ponad 90 milionów, a dokładnie to chyba było 104 czy ileś. Natomiast utrzymujemy bardzo wysoki poziom nakładów remontowych. Suma zdarzeń, remont i inwestycja powoduje o stabilności pracy wodociągu. Ja bym jeszcze raz podkreślił, że proponowana taryfa jest w branży taryfą dobrą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawy na 27 listopada 2012 roku o godzinie 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 29 listopada 2012 roku o godzinie 15.